Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo jestem wdzięczna Ci. Za Golgotę dziękuję Ci, za Golgotę dziękuję Ci. Za Golgotę dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezus, Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Z Tobą, Jezus, będę żyć. Kochani, nazywam się Agata Cerońska i wraz z moimi przyjaciółmi przyszliśmy dzisiaj do Was, aby Wam przybliżyć osobę Jezusa Chrystusa. Stoimy tutaj raz na dwa tygodnie i systematycznie opowiadamy o tym, jak spotkaliśmy w swoim życiu Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ja 18 lat temu narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Usłyszałam słowa Ewangelii o tym, że Jezus umarł za moje grzechy i zmartwychwstał. I personalnie odniosłam się do tej informacji. Nie było mi łatwo i nie było też tak prosto, że tak powiem, sparować swoje życie z treścią w ogóle Ewangelii. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Słowo Boże, czyli Biblia, mówi, że wszyscy musimy się narodzić na nowo, że tutaj na tej ziemi musimy poznać Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, inaczej nie ma takiej opcji, że spędzimy wieczność w niebie. Ja zanim poznałem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, byłam osobą sprawiedliwą, czyli miałem tak zwany własny miernik sprawiedliwości. Jako niespełna 16-letnia dziewczyna związałam się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Zrobiłam to tylko i wyłącznie z jednego powodu, takiego, że byłam osobą wylęknioną i nie czułam się w moim życiu bezpiecznie i wydawało mi się, że kiedy zwiążę moje życie z kimś, to wedle tamtego mojego myślenia ma jakiś tam autorytet i tak dalej, to on pozbawi moje życie lęków i spowoduje, że ja będę osobą, która się nie będzie bała. Natomiast absolutnie tak się nie wydarzyło z uwagi na to, że to było po prostu niemożliwe. Moje życie z uwagi na bliskie życie z przestępcą tak naprawdę zostało dotknięte różnymi niefajnymi rzeczami. I chcę Ci powiedzieć, że w takim wielkim skrócie ten człowiek, który właśnie był w zorganizowanej grupie przestępczej, kiedyś trafił do więzienia na taki bardzo krótki wyrok, 10 miesięcy, nie mógł w ogóle go odroczyć. Różne inne sprawy odraczał, pomagali mu mecenasi i tak dalej, ale tego wyroku nie mógł odroczyć i trafił na 10 miesięcy do więzienia. I w przeciągu 3 miesięcy napisał do mnie list i powiedział, że poznał Jezusa, że Jezus przebaczył mu jego grzechy i że on mnie prosi o przebaczenie. I wiecie,
Była to dla mnie tak abstrakcyjna informacja, było to dla mnie tak bardzo dziwne, choć ja tak naprawdę gdzieś w głębi swojego serca wiedziałam, że jakiś tam ten Bóg jest, jakaś wyższa energia, siła wyższa i tak dalej. Natomiast personalne poznanie Boga, mówienie o tym, że personalnie poznałem tego Jezusa, było dla mnie tak abstrakcyjne i tak dziwne, że od razu w sercu swoim powiedziałam, no facet w ogóle zwariował, albo się naćpał, albo tak naprawdę szuka nowych sposobów na życie. Nawet pomyślałam sobie, popalił wszystkie mosty, więc tak naprawdę fajnie teraz zostanie księdzem, założy kościół i będzie wyłudzał pieniądze. Ale wiecie, po tych krótkich 10 miesiącach wrócił do domu i ja mogłam na własne oczy oglądać nowego człowieka. I o takim nowym człowieku mówi Biblia, o człowieku, który się narodził na nowo, czyli tak jakby się normalnie urodził fizycznie nowy człowiek. Nie zresocjalizowany, taki, którego nauczono innego życia, innego postępowania i tak dalej. Po prostu nowy człowiek. Wiecie, w bardzo szybkim tempie wyszedł z grupy zorganizowanej, po prostu wszystkim mówił, że spotkał Jezusa i tak naprawdę w ogóle całe te gangsterskie klimaty od niego po prostu odpadły. Ale wiecie, cały czas też do mnie mówił, słuchaj, musisz narodzić się na nowo. W ogóle Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, czyli poszli sobie we własnych kierunkach życiowych. Każdy zgrzeszył. Wszyscy zgrzeszyli na własną poszli drogę. Ale Bóg nie ma względu na osobę w ogóle. Wiecie, o co chodzi? Z uczynków nie jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni z łaski. Dla mnie to były informacje bardzo, bardzo dziwne, takie też słowa religijne. Nie bardzo wiedziałam, jak mam się do nich odnieść. W ogóle mówię, słuchaj, ja nie rozumiem tego języka, to jest dla mnie dziwne. Ja jestem dobra, ja jestem sprawiedliwa, w ogóle chyba, w ogóle wiesz. Mówię, no co ja tu złego robię? Mówię, no nie wiem, palę papierosy, ale to niszczę siebie w ogóle. Nikogo nie zabiłam, nic nie ukradłam. Wiesz, w ogóle no, wedle mnie jestem w ogóle, no jestem fajna. W ogóle jestem fajna. Ale wiesz, zaczął przede mną otwierać Biblię i zaczął mi cytować w ogóle Słowo Boże. Wszyscy zgrzeszyli i brak mu chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego człowieka na tej ziemi, który wedle swoich uczynków pójdzie do nieba. Rozumiecie? Bo Bóg jest sprawiedliwy i każdemu daje po tyle samo. Bóg z uwagi na grzech człowieka zszedł sam na ziemię. Dał się zamordować na krzyżu Golgoty. Dał się zabić, dał się poranić, dał rozrywać swoje ciało, jako ten, który jest niewinny, aby cały grzech spadł na niego, aby to, co należało się nam, spadło na jednego sprawiedliwego. Wiecie, w ogóle stał się ofiarą. Ale to mnie dalej nie dotykało. Ja mówię, ale ja nie potrzebuję tego. Potrzebują zbawienia i tak zwanego nawrócenia degeneraci społeczni, ci, którzy krzywdzą ludzi. Ci, którzy są przestępcami, rozumiecie? Rozumiecie ten sposób myślenia? Ale też ci powiem, z uwagi na to, że moje życie zostało dotknięte właśnie kryminalnymi klimatami, to pewnego dnia do mojego domu przyjechała policja, ja zostałam aresztowana pod zarzutem zorganizowania, współzorganizowania grupy przestępczej. I nieistotne, jaki udział tak naprawdę w tym miałam. Ważny był fakt, że materiał dowodowy świadczy przeciwko mnie. Materiał dowodowy na temat tego, że moja firma wyłudzała pieniądze, brała ekskluzywne samochody i tak naprawdę ich nie spłacała. Rozumiecie? Ja nie miałam nic na własne usprawiedliwienie. Zostałam aresztowana, skuta w kajdanki i wieziona 18 lat temu jak przestępca i kryminalista. I wiecie, kiedy jechałam skuta w radiowozie policyjnym, to cały czas gdzieś wewnątrz mnie słyszałam te słowa, które mówił do mnie właśnie ten chłopak, który poznał Jezusa. Brzmiały we mnie te słowa Ewangelii, że Jezus żyje, że On nie umarł, że nie jest martwy, a mnie interesowała tylko i wyłącznie ta informacja. W ogóle mówię, nic poza tym mnie nie interesuje. Interesuje mnie, czy ten Bóg jest żywy, ponieważ martwy trup nic nie może mi pomóc. Grozi mi lata odsiadki, w domu został mój 4-letni syn. Trafi albo na izbę policyjną, albo do domu dziecka. Wiecie, zawalił mi się w przeciągu 5 minut cały mój świat. W przeciągu 5 minut zawaliło się wszystko. Bardzo się wtedy bałam.
i w moim sercu. Wiesz, jak to jest, kiedy czasami coś się wydarza i wołasz do tego Boga, w którego często istnienie nawet nie wierzysz. Wołasz, jeśli jesteś, to nie wiem, zrób coś, to się nie może wydarzyć. I ja właśnie w taki sposób zawołałam, jeśli jesteś żywy, to w ogóle nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I chcę ci powiedzieć, że dla mnie wtedy personalnie i osobiście wydarzył się cud, ponieważ ja do tego więzienia nie poszłam siedzieć. Został zastosowany wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Miałam zakaz opuszczania kraju i musiałam podpisywać dozór policyjny 2 razy w tygodniu. Czemu ci o tym mówię? Mówię ci o tym, żeby przybliżyć ci moją historię. Ja naprawdę byłam ofiarą grupy przestępczej, ale według w ogóle takich norm społecznych byłam normalną dziewczyną. Rozumiecie? Po prostu lęk pokierował mnie w ramiona przestępcy i dlatego tak wyglądało moje życie. Ale wróciłam do tego domu, miałam wtedy 10 zł tylko w kieszeni, wyszłam z tej prokuratury, dalej strasznie się bałam, byłam zalana łzami, jechałam tramwajem, autobusem, pociągiem, różni ludzie mnie pytali, pomóc ci w ogóle, dziewczę, czemu płaczesz, co ci jest? A ja w ogóle, wiecie, przeżywałam życie swoje. Mówię, nie zamknęli mnie do więzienia, w ogóle w moim sercu pulsuje informacja, że jest w ogóle Bóg, że On żyje. I ja w ogóle doświadczam teraz namacalnie w ogóle Jego realnej ingerencji. Nikt o tym nie wie, wiem to tylko ja i to wewnątrz mojego serca. I w ogóle powiedziałam, Boże, w ogóle ja wiem, że to Ty dla mnie uczyniłeś, ale ja dalej nie mam potrzeby, aby oddać Ci moje życie, ponieważ ja czuję się bardzo sprawiedliwa, taka normalnie dobra, po ludzku, fajna dziewczyna. Nawet mówię, kurczę, ja i Jezus wiele mamy ze sobą wspólnego, mnie chciano zabić, Jego zabili, w ogóle mówię, no żywcem pójdę do nieba. Ale posłuchajcie, miałam w domu Biblię i zaczęłam czytać tą Biblię, w ogóle proste słowa kierowałam do tego Boga. W ogóle mówię, chłopak, który mi głosił Ewangelię, w ogóle przepraszał Cię za jakieś grzechy, a ja Cię nie mam za co przeprosić, bo ja się uważam za dobrego człowieka. Za co mam Cię przeprosić? Zostałam wkręcona do grupy zorganizowanej, to w ogóle to dla mnie jeszcze się należy jakieś odszkodowanie, wiecie, o co chodzi. Ja tu nie mam tak naprawdę za co przeprosić, ale zaczęłam czytać Biblię. I w ogóle mówię, Boże, jeśli ja naprawdę jestem w błędzie, to weź coś powiedz do mnie. W ogóle przemów do mnie. Skoro to jest Twoje słowo żywe, to przemów do mnie. I przeczytałam w Biblii, że jest mężczyzna, spojrzy pożądliwie na kobietę, winny z grzechu cudzołóstwa. I wiecie, o co chodzi? Tak jakbym dostała wewnętrznego oświecenia. Klękłam na kolana w ogóle w swoim pokoju i w ogóle zrozumiałam, że ja w moim sercu, Agata Cerońska, popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Pewnych rzeczy nie uczyniłam fizycznie, ponieważ byłam wylęknioną osobą, ale w moim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy, a Bóg wszystko podniósł do rangi serca. I wiecie, ja sama we własnym pokoju, klęcząc na podłodze, powiedziałam, Jezus, ja oddaję Ci moje życie. Ja Cię przepraszam za każdy grzech. Przepraszam Cię za grzech egoizmu. Przepraszam Cię, że żyłam bez Ciebie. Przepraszam Ciebie za to. W ogóle przyjmuję Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci, że darowałeś mi moją winę. Dziękuję Ci, że darowałeś mi karę. Przyjęłam przebaczenie grzechów. I coś Ci chcę powiedzieć. Kiedy to uczyniłam, to coś Ci chcę powiedzieć. Ja czułam, że ze mnie coś wyszło. Słowo Boże mówi, że masa ludzi tkwi w niewoli lęków z powodu jednego lęku. Lęku przed śmiercią. I ja wtedy w tym właśnie pokoju, na własnych kolanach, zrozumiałam jedną rzecz. Kurczę, w ogóle bałam się śmierci. A teraz przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i mam pewność swojego zbawienia. Dlaczego? Bo ja wierzę, że On umarł, ale dalej jest informacja i zmartwychwstał. Więc ja wierzę, że w dniu ostatecznym będę wzbudzona z martwych, bo uwierzyłam w Jezusa. Nie opowiadam Ci religijnej historii. Mam dzisiaj 44 lata, jestem mamą 2 dzieci i szczęśliwą żoną. Powiem więcej, żyję z tym samym człowiekiem, który mnie kiedyś wkręcił do zorganizowanej grupy przestępczej. Rozumiecie? Czemu z nim jestem? Ponieważ przebaczyłam jemu. Dlaczego? Ponieważ Bóg mnie do tego ustoił. Bo On przebaczył mi moje grzechy. Wiecie, w jaki sposób? A właśnie w taki, że nigdy nie wspomina mi moich grzechów.
uzdolnił mnie do realnego życia, do życia w tak zwanym logicznym myśleniu, do życia w mocy. Naprawdę ci nie opowiadam historii z kosmosu. Jestem normalnym człowiekiem, normalnie żyję, normalnie się załatwiam, normalnie jem, normalnie brudzę ciuchy, normalnie piorę, ale spotkałam Jezusa Chrystusa. Spotkałam Jezusa Chrystusa. Jestem szczęśliwą osobą. Kiedy odpadł ode mnie główny lęk, czyli mocarz, matka wszystkich lęków, lęk przed śmiercią, to przestałam tak naprawdę dbać o to, o co dzisiaj cały świat się zabija. Życie, 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 życie. Zobaczcie, mamy wojnę na Ukrainie. Wielu ludzi traci życie, ale ci, którzy pojednali się z Bogiem, ci, którzy oddali Mu swoje życie, uznali Go jako swojego Pana i Zbawiciela, nie boją się śmierci, ponieważ wiedzą, że ich życie nie kończy się tutaj na tej ziemi. To nie jest koniec, to jest początek, kochani. Ja przez 18 lat buduję swój wieczny dom, buduję swoją wieczną perspektywę i nie boję się, kiedy zamknę swoje oczy, że to jest koniec i moje ciało zgnije w ziemi. Tak, moje ciało zgnije w ziemi, ale mój duch jest wieczny. Czy masz pewność dzisiaj zbawienia? Czy chciałbyś dzisiaj oddać życie Jezusowi? Czy dajesz wiarę tym słowom, które ja mówię, a nie opowiadam ci głodnych kawałków? Wpisz sobie w YouTube Agata Cerońska, zobaczysz, że byłam w telewizji prawie we wszystkich programach z moim mężem i opowiadaliśmy o tym, jak przeszliśmy z grupy zorganizowanej po normalne życie. Jak wyszliśmy z długów, jak tak naprawdę unikliśmy więzienia i ciężkich lat. Czemu? Bo Bóg nas uratował. On jest naszym Zbawicielem. On może też być Twoim Zbawicielem. Atmosfera lęku, która jest roztaczana w naszym kraju, najpierw z powodu COVID-a, a teraz z powodu wojny, która jest na Ukrainie, powoduje, że masa ludzi nie myśli logicznie. Ale ja dzisiaj mówię do Ciebie, włącz myślenie, zacznij myśleć logicznie. Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą. Ona jest adekwatna na wszystkie kryzysy, które się pojawiają na świecie. Nieważne na jakie, ona jest rozwiązaniem. Ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną i ona do mnie mówi, posłuchaj, dlaczego jest w ogóle wojna? Ja mówię, wiesz, ja jestem chrześcijanką. Od 18 lat czytam Biblię. I czytam takie informacje, aby się w ogóle nie dziwić, aby serce nasze nie trwożyło się, kiedy będziemy słyszeli o wieściach wojennych. Dlaczego? Dlatego, że to w ogóle się wydarzy wszystko, rozumiecie? I ona dalej do mnie mówi, a czy ty się boisz? Ja mówię, nie, nie boję się, bo ja mam pewność życia wiecznego. Nie boję się śmierci. Nie boję się śmierci. I wiecie, ona nie była usatysfakcjonowana tą odpowiedzią. Chciała ode mnie intelektualnych odpowiedzi. Ja mówię, widzisz, a ja jestem prosty człowiek i uwierzyłam prostym słowom Ewangelii, że jeśli uwierzę w swoim sercu, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i został z martwych wzbudzony, mam zapewnioną wieczność. Jego święta krew, która została przelana na krzyżu, obmyła mnie z moich grzechów. Jakkolwiek to dzisiaj brzmi, różni ludzie śmieją się z tej informacji, ale coś ci powiem. Doświadczasz na bank lęku. Na bank zastanawiasz się, czy Putin najedzie na Polskę. Co ze mną będzie? Moja babcia przeżyła II wojnę światową i ja jako mała dziewczynka zadawałam jej takie pytania. Mówię, babciu, ale dlaczego ty się nie schowałaś do Wersalki? Ja miałam w ogóle nawet jako dzieciak takie poczucie w ogóle, że mi się krzywda stać nie może. Tak naprawdę dopiero zrozumiałam te moje dziecinne pytania, kiedy pojednałam się z Bogiem i kiedy moje życie zostało w Nim ukryte i czuję się bezpiecznie. Wiecie, jako mały dzieciak miałam takie pytania w ogóle. Mówię, babciu, ale dlaczego ty uciekałaś w ogóle? Dlaczego to robiłaś? Czemu nie weszłaś po prostu do Wersalki?
babcia się śmiała ze mnie. Rozumiecie? Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Nie stworzył nas, abyśmy tkwili w piwnicach. On przeznaczył, abyśmy żyli w ogrodzie. Abyś ty żył w ogrodzie, abym ja żyła w ogrodzie. On nie przeznaczył dla ciebie życia w lęku. Państwo się zatrzymaliście, w ogóle super. Byłam kiedyś wylęknioną osobą. Związałam moje życie z przestępcą. Moje życie wyglądało bardzo źle, ale poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I moje życie dzisiaj wygląda inaczej. Jezus przebaczył mi moje grzechy. Ten człowiek, który mnie wkręcił w zorganizowaną grupę, jest dzisiaj moim mężem. Może to się wydać dziwne, ale Jezus uzdolnił mnie do tego życia. On mnie uzdolnił do tego, abym przebaczała. Abym każdego dnia przebaczała. Abym każdego dnia świadczyła o tym, że On nie umarł, ale żyje. Że nie umarł, ale żyje. I może żyć w was, może żyć w tobie, może żyć w tobie. Pytanie, czy w ogóle zastanawiasz się nad swoim życiem? Czy zastanawiasz się nad życiem wiecznym? Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci, Jezu. Tak bardzo ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczna ci. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Cię na tym miejscu. Ojcze, ja modlę się teraz, aby ludzie, którzy nas słuchają, mieli włączony tak zwany przycisk logicznego myślenia. Ja modlę się o to. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa związuję wszelki terror lęku i nakazuję, aby umysły ludzkie racjonalnie myślały, aby logicznie myślały. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że Twoje słowo mówi, że Ty chcesz, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to i dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Dziękuję Ci za wysłuchane modlitwy. Dziękuję Ci za zbawionych ludzi. Dziękuję Ci, że lęk i terror lęku eliminowany jest dzisiaj z umysłów ludzi. Ja dziękuję Ci za swobodę w myśleniu. Za swobodę w podejmowaniu decyzji. Dziękuję Ci, że dzisiaj ludzie będą sobie zadawali pytania, których być może do tej pory nie zadawali sobie. Lęk w moim życiu spowodował to, że ja nie myślałam logicznie. Byłam osobą, którą można było bardzo łatwo manipulować. Dzisiaj jako osoba wierząca, logicznie myśląca, zdaję sobie z tego sprawę, że tylko i wyłącznie przez lęk podejmowałam złe decyzje w moim życiu. Kiedyś, kiedy nie znałam Jezusa, obwiniałam za moje życie różnych ludzi. Różnych ludzi. Wydarzyło się to dlatego, że moi rodzice tacy byli, dlatego, że oni tacy byli, dlatego, że babcia taka była, bo dziadek taki był, bo wujek, bo żeby nie oni, to by nie było tego, bo żeby nie Hitler, to by nie było zimnego chowu, bo żeby nie Gierek, to by nie było tego. Rozumiecie? Ale prawda jest taka, że personalnie uznałam, że jestem zainfekowana lękiem. I to właśnie ten lęk powoduje, że nie mam własnego zdania, że nie myślę logicznie i że lęk utrzymuje mnie w niewoli lęku. Uświadomiłam to sobie i zgodziłam się z tym. I kiedy oddałam Jezusowi swoje życie jako Panu i Zbawicielowi, to odpadł ode mnie lęk przed śmiercią. I teraz zobacz, kiedy tak naprawdę nie boisz się śmierci, to czego masz się bać? Czego masz się bać? To żyjesz sobie tak naprawdę wyluzowany. Wiesz, o co chodzi? Ja wszystko mam. Ja nie mówię, że mi czegokolwiek brakuje i że ja żyję jako jakiś tam bezdomny człowiek. Wiecie, nie, jestem w ogóle normalnie funkcjonującym człowiekiem. Ale nie boję się śmierci. Nie boję się angażować w drugiego człowieka, że mnie zrani. Ponieważ jeśli mnie zrani, to mnie Bóg uzdrowi. Nie boję się angażować w pomoc, powiedzmy uchodźcom. Czemu? Ponieważ mam współczucie wobec ludzi,
które mam dzięki Bogu. Nie takie krzywe, wiecie, żeby pomagać i tak naprawdę zaraz wszystkim o tym opowiadać, ale po prostu nieść pomoc wtedy nawet, kiedy mnie nikt nie widzi. Rozumiecie? Ale przez kilkanaście lat mojego życia nie zastanawiałam się nad zbawieniem. Pytanie, czy ty myślisz o zbawieniu? Czy myślisz w ogóle o tym, czy zastanawiasz się w ogóle chodząc do kościoła, czy ten Bóg żyje? Gdzie On tak naprawdę jest? Gdzie jest Bóg? Skoro był Hitler, skoro był Stalin, gdzie jest Bóg, że teraz jest wojna na Ukrainie i ginie masa ludzi? Gdzie jest Bóg, kiedy zginęli moi rodzice w wypadku? Gdzie jest Bóg, kiedy pedofil zgwałcił moje dziecko? Gdzie jest Bóg, kiedy mąż ładuje mnie w twarz każdego dnia? Gdzie jest Bóg, kiedy jest tyle krzywdy? Gdzie jest Bóg, kiedy jest tyle aborcji? Gdzie jest Bóg, kiedy jest tyle zła na tym świecie? Bóg jest wciąż w tym samym miejscu, w ludziach, którzy oddają Mu swoje życie, i w niebie. A ziemię daje synom ludzkim, czyli tobie i mi. I tak jak jest na tej ziemi, to jest to sprawa twoja i moja, nie Boga. Bóg dał Jezusa. Jezus rozwiązał sprawę grzechu, choroby i wiecznego życia. I z wieloma innymi rzeczami Bóg nie ma nic wspólnego, choć człowiek wmieszał Boga dzisiaj we wszystko. Gdzie ty jesteś, Panie Boże? No właśnie jestem dzisiaj na tej ulicy, na nowym świecie i mówię do ciebie przez usta Agaty. Właśnie żyję w niej. Właśnie ona wam dzisiaj opowiada o tym, że żyję, że mogę zamieszkać w sercu każdego człowieka, który do mnie zawoła. Bóg jest na wyciągnięcie twojej modlitwy. Twojej modlitwy. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Powiedz: Jezus, przyjmuję Cię do mojego życia. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam Cię za każdy grzech. Za ten, który popełniłem i ten, który jeszcze popełnię. Dziękuję Ci za przebaczenie moich win. Dziękuję Ci, że cierpiałeś za mnie. Jesteś dla mnie prawdziwym bohaterem. Dziękuję Ci, że Twoja krew obmyła mnie z wszelkiego grzechu. Dziękuję Ci również, że moje konto i list dłużny jest wyczyszczony. Dziękuję Ci, że cała wina, która należała się mi z powodu mojej grzeszności, spadła na Jezusa. Dziękuję Ci, Jezu, że cierpiałeś zamiast mnie, że dałeś, aby Twoje ciało zostało poszarpane na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci, że Ty, jako ten sprawiedliwy, poszedłeś za moje winy na grzech. Przyjmuję Cię do mojego serca jako Pana i Zbawiciela. I coś Ci chcę powiedzieć. Możesz to poczuć, a możesz tego nie poczuć. W ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy Jezus zamieszkuje w sercu człowieka, to On zamieszkuje w tym sercu bez tak zwanego powrotu w ogóle na zewnątrz. Rozumiesz? On nie kupił powrotnego biletu. On się z Ciebie już nigdy nie wydostanie. Kiedy oddasz szczerze Jezusowi swoje życie, masz zapewnione życie wieczne. Po śmierci pójdziesz na pewno do nieba. A to, jak będzie Twoje życie tutaj wyglądało na ziemi, dalej zależy od Ciebie. Po zbawieniu Bóg Ci daje wolną rękę i tak naprawdę możesz żyć tak, jak chcesz. Taki właśnie jest Bóg. Bóg jest Bogiem ludzi wolnych. Ja natomiast troszeczkę poszłam dalej. Postanowiłam zgłębiać Jego prawdy, zgłębiać Jego słowo. Postanowiłam być Jego uczniem. Ale nikt mnie do tego nie zmuszał. Ja po prostu pokochałam Jezusa. Wiem, co mi darował.
i postanowiłam oddać mu całe swoje życie i tak naprawdę być do końca moich dni świadkiem jego istnienia. Bóg żyje. Bóg nie umarł. I wcale nie jest taki, o jakim ci opowiadali być może ludzie, którzy go nigdy nie poznali. Wiesz jak jest, kiedy potrzebujesz ostrzyć włosy, idziesz do fachowca. Kiedy potrzebujesz się rozliczyć, nie idziesz do kowala, tylko do księgowej. Kiedy potrzebujesz wziąć kredyt, idziesz do banku, a nie do Biedronki. I tak samo jest z poznaniem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Informacji winniśmy szukać u tych, którzy Go osobiście poznali. Ja osobiście poznałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela i mam na to świadectwo mojego życia. Żyję z Nim 18 lat. Chcę Ci też powiedzieć, że byłam chora na nowotwór. Miałam raka piersi. Ale to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, to nie jest tylko to, że Jezus przebaczył nam nasze winy. On również na swoim ciele poniósł każdą chorobę. I ja uwierzyłam, że rozchorował się rakiem piersi. I mam dzisiaj obydwie piersi. Nie mam raka i minęło już kilka dobrych lat i nie mam żadnych przerzutów i nigdy ich mieć nie będę. Nigdy nie zejdę z tego świata z powodu jakiejś choroby. Umrę syta dni lub zostanę zabita z powodu tego, że głoszę Ewangelię. Czemu o tym mówię i się nie boję? Nie boję się, bo nie boję się śmierci. Czy boisz się śmierci? Boi się Pan śmierci? Boi się Pan śmierci? Czy ja wiem? No właśnie. Może trochę. To można się nie bać. Trzeba takie pytania właśnie zacząć sobie zadawać. Powiem to jeszcze raz. Biblia mówi, że wielu ludzi jest w niewoli lęku z powodu jednego lęku. Lęku przed śmiercią. A lęk przed śmiercią może od Ciebie odejść, kiedy osobiście pojednasz się z Panem życia i śmierci, z Jezusem Chrystusem. Oddaj Mu swoje życie dzisiaj. Zawołaj do Niego. W ogóle uważam, że każda osoba, która tutaj przychodzi, przechodzi, nie jest z przypadku. Boisz się śmierci? Nie odpowiada, może nie Polak. Jezus, najwyższej godzien chwały. Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy przyjmij hołd. Jezus, Jezus najwyższej godzien chwały. Jezus najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy przyjmij hołd. Jezus najwyższej godzien chwały. Jezus najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię.
Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezu nas Najwyższy przyjmij hołd. Kochani, czy my w to wierzymy, czy nie, Jezus wróci? Bo tak jest napisane w Biblii, że On wróci po swój Kościół. Ja jestem dzisiaj żywym Kościołem, jestem osobą, która poznała osobiście Jezusa i wierzę, że kiedy On wróci, wróci właśnie po mnie. Możesz narodzić się na nowo, to jest bardzo proste. Możesz uznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Aktem własnej wiary. Nie ma czegoś takiego jak zbiorowe usprawiedliwienie. Zbawienie jest personalne, Jezus jest personalny, pójście do nieba jest personalne. Określenie siebie jako człowieka wierzącego jest też personalne. Niezależnie od tego, kim jesteś, jaki urząd sprawujesz, musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Musisz na nowo się narodzić, inaczej przykro mi to powiedzieć, jakkolwiek ja to powiem, czy powiem to głośno, cicho, emocjonalnie, czy nie, osoba, która nie pojedna się z Bogiem, po prostu pójdzie do piekła. Brzmi to strasznie. Nie wiem, jak tam sobie ludzie wyobrażają piekło, ale no na pewno to nie wygląda tak, że stoi nad tobą diabeł z rogami i cię smaży w smole. Wyobraź sobie najgorszy ból, jakiego doświadczyłeś w życiu. I tak właśnie będzie wyglądała twoja wieczność. Pomyśl o tym. Ewangelia jest bardzo radykalna, ale też bardzo prosta. Jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu swoim uwierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy i wstał z martwych, zbawiony będziesz. Kochani, jeszcze raz powiem, mam na imię Agata Cerońska, wraz z moim mężem prowadzimy w Warszawie wspólnotę na ulicy Dzierżoniowskiej 11. W każdą niedzielę o godzinie 10 prowadzimy spotkania. Można nas zobaczyć w większej grupie, można poznać więcej ludzi takich jak my, którzy realnie poznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Uwierzyliśmy w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. Nie boimy się śmierci, dlatego jest nas pełno w Warszawie na każdej ulicy. Kiedy spotkasz ludzi głoszących Ewangelię, to właśnie jest Kościół żywego Boga. To właśnie jest Kościół żywego Boga. Będziemy powoli dzisiaj kończyć, ale za 2 tygodnie przyjdziemy jeszcze raz. Być może w to miejsce, być może ciutkę dalej, ale będziemy dalej opowiadać o tym, co Jezus czynił i co Jezus czyni dzisiaj. Hej!